Duchy przychodzą i odchodzą. Jedne mają dla nas przesłanie, inne ignorujemy, a najczęściej nie jesteśmy albo nawet nie chcemy być do końca świadomi ich obecności, tuż obok nas. Do Ernesta Brylla przyszły duchy jego kolegów, poetów. Domagały się uwagi na tyle mocno, że zaprosił ich do swojego domu i poezji. W tym domu pojawił się też Marcin Styczeń, śpiewający poetyckie teksty. Z tych spotkań zrodziły się duchy poetów. Nie zrozumiem, nigdy nie nazwę żadnej rzeczy z daleka ni z bliska. Rozdeptałem słowa na miazgę, okrwawiłem serce mi ciskam. Sam się zastanawiam, dlaczego nagle do mnie ktoś przychodzi. Przypomina mi się coś, co z nim kiedyś miałem, śni mi się to, także muszę to zapisać wierszem. A inni ludzie, z którymi miałem, koledzy, z którymi miałem bardzo dobre stosunki, jakieś takie zabawy, gadania, nie przychodzą. Nie, może mi nie potrzebują do czegoś, nie wiem dlaczego. To jest naprawdę tajemne. Pomysł zrodził się w czasie jednego z naszych koncertów, bo sporo z Ernestem koncertowaliśmy i zaproszono nas na koncert, na taki tryptyk zaduszkowy do Konina. I kiedy Ernestowi opowiedziałem o tym pomyśle, to mówi: słuchaj, ja tutaj mam wiele wierszy o swoich kolegach. I ten koncert wyglądał tak, że ja wtedy grałem różne swoje także autorskie piosenki, a Ernest tylko opowiadał o tych poetach, ale już po tym koncercie wiedziałem, że trzeba będzie skomponować muzykę do wierszy tych poetów i może nawet napisać książkę. Zaczęliśmy najpierw u Ernesta rozmawiać o tych poetach, później przenieśliśmy te rozmowy nasze do radia, a teraz już jest gotowa książka i 9 piosenek. My się spotykamy przy stole po prostu u Ernesta Brylla. Czy w takich okolicznościach te rozmowy wasze się toczyły? Tak, tak się to zaczęło. Ale lepiej bywa, jak jest moja żona, to byśmy mieli coś do jedzenia i w ogóle. Po prostu tutaj się spotykamy, no bo dobrze jest. Ja kiedyś nawet, jak prowadziłem przez chwilę taką telewizję, mówili, jaka ma być do rozmów codziennych taka wystrój. Ja mówię: kuchnia i stół. Bo przecież tam się rozmawia o różnych rzeczach. Te rozmowy prowadziliśmy tutaj przy stole albo na górze w Ernesta gabinecie. Tam też jest niezwykły klimat. Spokój przede wszystkim. Otoczenie setek, jeśli nie tysięcy książek. Ja zresztą uwielbiam zapach książek. W takiej atmosferze na pewno duchy łatwiej przywoływać. Duchy poetów to jest takie trochę zaproszenie do tego waszego stołu. Ktoś, kto sięgnie po książkę, po płytę, może poczuć się tak trochę, jakby przysiadł sobie z boku gdzieś na rogu tego stołu i przysłuchiwał się waszym rozmowom. Oprócz tych waszych błyskotliwych i pełnych swady rozmów o poetach, jest też płyta z piosenkami. Co tobie, Marcin, duchy powiedziały? To jest najtrudniejsze pytanie. Każdy z tych duchów coś innego powiedział. Dzięki Stanisławowi Grochowiakowi uzmysłowiłem sobie, że istotą w ogóle bycia artystą jest bunt. W wierszu, który śpiewam, Święty Szymon Słupnik, na końcu słowami Grochowiaka śpiewam: powołał mnie Pan na bunt. I to jest taka prawda, którą sobie na pewno wezmę do serca. Marian Ośniałowski, no to poeta niezwykłej wrażliwości. W piosence Włóczęgi napisał: mam na sprzedaż tylko serce. W tym ostatecznym rozrachunku dla każdego z nas najważniejsza jest miłość, najważniejsze jest serce. Broniewski jest dla mnie takim poetą rozdarcia wewnętrznego, takiej tragedii. Ale też myślę sobie, że każdy z nas ma takie pęknięcie i każdy z nas szuka miłości. On na końcu mówi: gdzie jest miłość? Miłość zwycięska. Więc on był człowiekiem, który wiele w życiu stracił, wiele w życiu naprawdę dramatów doświadczył, ale ciągle w tę miłość wierzył. Do końca. Trzeba wyrwać się, trzeba odejść, trzeba biec, uchodzić przed klęską. Jak odnaleźć radość i młodość? Gdzie jest miłość, miłość zwycięska? Gdzie jest miłość, miłość zwycięska? Marianek, to jest cała Praga, to jest Brzeska, która wtedy była ulicą specjalną, bo to była ulica zakapiorów, złodziei. Ale wejść to na nią można było, jeżeli się wchodziło do kogoś znajomego. To był czas, kiedy panował pewnego rodzaju jednak złodziejsko-bandycki, ale etos. To było bardzo wyraźne. I Marianek był tam trochę taki właśnie szanowany, lubiany, biedny, może nawet wspomagany jakoś.
taki elegancki. Dobrze było mieć go przypiętego na brudnawym kożuchu brzeskiej po prostu. Broniewski, który był zamknięty w złotej klatce w willi, którą mu dano. Przy ulicy Dąbrowskiego na warszawskim Mokotowie. Dla mnie największym szokiem było to, że wielki poeta wsi Tadeusz Nowak mieszkał na warszawskim Ursynowie. To po prostu było dla mnie nie do pojęcia. A on się na tym Ursynowie doskonale odnalazł, dzięki zresztą jednemu z proboszczów. Ursynów dla niego był bardziej wsią niż to, jak on mieszkał w Krakowie. Bo jak on przyszedł do Krakowa, to było takie miasto mieszczańskie, tam gdzie on mieszkał, w tych układach. A Ursynów był taki trochę jeszcze polny. Tutaj dom stał, tu coś budowano, tu ktoś się z kimś spotykał, kogoś przenoszono. I Tadek jakby poczuł się trochę... Samo nazwisko Nowak przecież znaczy, że jest ktoś, kto jest osadzony na nowiźnie. Może dlatego Tadeusz Nowak dobrze czuł się na Ursynowie, bo właśnie tam ludzie przychodzili na nowiznę. Przed nami koncert, premiera Duchów Poetów. Koncert premierowy odbędzie się 23 listopada o godzinie 18 w auli Państwowej Szkoły Muzycznej imienia Fryderyka Chopina na warszawskiej Pradze. Na tej Pradze, z którą dwóch poetów było związanych, ulica Namysłowska 4, sobota, godzina 18, wstęp. Mam na sprzedaż tylko serce, tylko ręce dwie. Dobrze mi jest w słońcu lata, nocą mi samotnie źle. Boję się wszechświata. 9 postaci, 9 opowieści, 9 piosenek. Ernest Bryl i Marcin Styczeń wywołują duchy poetów.